książka inspirowana pracą z drużyną. Na pewno, ale też jeśli chodzi o moje doświadczenia, które wpływały na tę książkę, myślę, że o nich sobie jakoś tam porozmawiamy. I cóż, zapraszam wszystkich na Wieczorek Autorski. Jeśli będą pytania, jak najbardziej, myślę, że może troszkę opowiem o tej książce na sam początek. A jeśli będą pytania później, to myślę, że odpowiem bardzo chętnie. Książka opisuje młodego chłopaka trenującego w Stali Mielec, który ma około 15 lat. Szuka ten młody człowiek jakichś sukcesów, chce zdobywać trofea, chce być wielkim piłkarzem. Jednak takie codzienne życie wytrąca go też bije się z myślami różnymi na temat też życia i funkcjonowania, dlatego że jeśli chodzi o piłkarzy, mają swoje życie piłkarskie, mają zdobywać, mają zwyciężać, mają być na boisku, w pełni skoncentrowani, w pełni przygotowani, w pełni dyspozycyjni, a z drugiej strony też jest to zwykłe życie, które się wraca do domu, ma się swoje problemy, ma się swoje jakieś sprawy, które trzeba po prostu pozałatwiać. Myślę, że siedzą też tu praktycy, którzy z długoletnim doświadczeniem i pewne rzeczy jakby mogą potwierdzić, ale przede wszystkim chciałem tutaj ukazać w pierwszej części, bo jest to pierwsza część z serii Pakiet Zwycięzcy. Pakiet, który będzie ukazywał właśnie te wskazówki, te czynniki, te jakieś właśnie te niuanse, nieraz, które decydują o zwycięstwie, które z takiego psychologicznego punktu widzenia bardzo mocno gdzieś wpływają na te wyniki. Ale chciałbym jakby w tej książce jakby zwrócić uwagę na właśnie ten czynnik emocji, który decyduje bardzo mocno o naszym zachowaniu, o relacjach, o tym, jak podchodzimy też do drugich ludzi. Często starsi, którzy mają więcej doświadczenia, czy to trenerzy, czy piłkarze, czy nawet niedawny ten nasz obecny w sumie najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski, sam mówi o tym, że psychika to 60-70% sukcesu. Uważam, że się z nim zgadzam, jeśli chodzi o to dążenie właśnie do celu. Jeśli chodzi o pierwszą część, to tytuł Wyzwanie w tarkach. Wyzwanie, dlatego że jak możecie otworzyć sobie książki na stronie, kto nie ma, to zapraszam, żeby sobie wziął do ręki. Na stronie 37 jest taka ciupaga, dlatego że główny bohater, Grześ, którego nazywają Gigant, spotyka na Polanie Popołowskiej górala, czyli jeśli chodzi o ciupagę, jest tu taki obrazek, że go pokażę. Są rozwiązania na jednym końcu i są problemy na drugim końcu tej ciupagi. I to jest ciupaga Grzesia, czyli tego młodego piłkarza, który sobie przyszedł. I góral proponuje mu, żeby tą ciupagę
te problemy zamienić na wyzwania. Bo często skupiamy się tylko i wyłącznie na problemach, czyli mówimy na przykład, mam problem, załóżmy, z kontuzją, mam problem z jakąś nauką, mam problem z treningiem i tak dalej, a okazuje się, że zwykła zamiana problemu, czyli jeśli chodzi o problem, żeby zamienić na wyzwanie, buduje w nas siłę, buduje w nas takie poczucie zwycięstwa, bo jeśli ktoś powie, że ma problem, no to od razu sobie myśli, że no, trzeba się jakoś z nim zmierzyć, ale on się czuje bardzo taki podłamany, a jeśli ktoś sobie powie, mam wyzwanie, to wtedy i ciało, i umysł, i więcej energii może ten człowiek jakby wykrzesać z siebie. Także myślę, że linia tej książki, bo na końcu też pisze, że jednym z idoli młodego piłkarza jest najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski i książka też ukazuje potęgę modlitwy, bo w tam ostatnim rozdziale jest cokolwiek o modlitwie napisane i jak ona wpływa też na zwycięstwo przede wszystkim, jest myślę, że dosyć jasno i oczywiście pokrótce też wyjaśnione, dlatego też forma tej książki, ona nie jest długa, ona nie jest jakaś super obszerna, dlatego że czytając różne książki, a przeczytałem ich już jakoś dużo, ze strony motywacji, też ze strony zwycięzców, którzy pisali też o swoich zwycięzców praktyków, bo to jest ważne, i przekazując jakieś wskazówki, które można powiedzieć, że jeśli będziemy się nich trzymać, jeśli będziemy się tych wskazówek jakby do tych wskazówek stosować, to odniesiemy na pewno zwycięstwo w swoim życiu. I nie musi to być spektakularne zwycięstwo, ale takie nawet zwykłe, czyli w domu, będąc rodzicem, będąc zwykłym człowiekiem, mogę okazywać te emocje dobre, mogę okazywać te uczucia pozytywne przede wszystkim innym. I to jest ważne i to jest, mi się wydaje, fajne i też jest to też podstawa do budowania dalszych sukcesów w innych dziedzinach. Dlaczego książka motywacyjna, bo w takim duchu jest napisana, Wyzwanie w Tatrach, jest książką przede wszystkim właśnie motywacyjno-psychologiczną, ale z elementem motywacji, z takim większym akcentem motywacji, dlatego że motywacja można się wzorować na największym jakby państwie też świata, takim właśnie, gdzie ta motywacja wyszła stamtąd, jest bardzo, można powiedzieć, obszernie opisywana, to są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych kluby piłkarskie, czy w ogóle sami zawodnicy szukają, oczywiście jeśli na to też stać, ale myślę, że jest dużo zawodników, którzy korzystają z trenerów osobistych i motywacji i rozwoju osobistego, żeby wzrastać. I często, jeśli poczyta się też kariery sportowców, często ci ludzie korzystają z tych ludzi. I myślę, że w Polsce zaczyna się taki też trend, jeśli chodzi o motywację. Może jeszcze go aż tak nie widać, ale praktycznie z takich moich obserwacji myślę, że jeszcze 2 czy 4 lata i będzie wykwit ludzi, którzy zajmują się już w profesjonalny sposób motywacją i rozwojem osobistym. A tak naprawdę nie trzeba dużo do tego, żeby się zmotywować, nie trzeba jakby dużo, żeby
żeby mieć taki dobry nastrój. I myślę, że ta książka odpowie właśnie na te pytania, jak to zrobić, żeby jakby oddzielać też pewne rzeczy, czyli rodzinę od treningów, od zawodów, od jakichś spraw. Myślę, że ta książka odpowie na te pytania, bo w sumie, jeśli patrząc za granicą, a tam funkcjonuje to już około 30-40 lat, takich dobrych, można powiedzieć, że u nas dopiero to wchodzi, jesteśmy na raczkach, jeśli chodzi o motywację w Polsce, jeśli chodzi też o kluby w Polsce, stąd powiem szczerze, muszę podziękować panu Januszowi Białkowi, trenerowi pierwszej drużyny Stali Mielec, bo siedliśmy kilka miesięcy temu i przeprowadziliśmy taką, można powiedzieć, dyskusję. Oczywiście pan trener podchodził do tego jak zwykle, oczywiście zachowawczo i z takim zdrowym podejściem. A jednak zafunkcjonowało i myślę, że oczywiście to nie jest aż taka długa perspektywa, ale myślę, że z tej perspektywy, którą podjęliśmy, była to dobra decyzja. I dzięki też temu wyszła taka książka, dzięki też pracy. Jeśli chodzi o motyw, bo równie dobrze ten chłopak mógłby trenować piłkę ręczną, załóżmy, nie? Albo jakiś inny sport. A padło na Stal Mielec. Także w tym kontekście tej dobrej pasy, którą zawodnicy utrzymują, myślę, że ta książka tylko wzmocni drużynę i nie tylko pierwszą drużynę, ale z tego, co rozmawiam tutaj z chłopcami też w niższych rocznikach, bo tacy też się zgłaszają do mnie z niższych roczników, którym pomagam w jakichś tam słabościach i też motywacji. Wykazują chęć, no, widzą też po pierwszej drużynie, że myślę, że będziemy współpracować, to już stanie się niedługo. Muszę jeszcze powiedzieć, chciałem z tego, na pewno godne uwagi jest zwrócenie uwagi na słowo wstępne, które napisał August Jakubik, ultramaratończyk, który biega po 200, po 300 km i więcej, który między innymi organizował bieg papieski, czyli do Jana Pawła II. Dziennie biega po, wtedy do Jana Pawła II biegł około 70 km. Także 20, tam chyba kilka dni przybiegli do Jana Pawła II. Jest to dla mnie taki profesor też od psychiki, a spotkałem się z nim kilka lat temu na jednym z jego wykładów takich motywacyjnych też, bo stąd jakby miałem śmiałość też zadzwonić do Augusta Jakubika i wprowadzenia go jakby do drużyny, żeby miał spotkanie z pierwszą drużyną. I to się udało, bo to była środa przed Rakowem Częstochowa. Wtedy przyjechał tutaj August Jakubik i motywował chłopaków z pierwszej drużyny. Po ich twarzach jakby widziałem, że bardzo im to przypadło do gustu, co też wyrazili w ankietach, które później przeprowadziliśmy na potrzeby tego szkolenia, które po prostu prowadzę. I no, August Jakubik jest jakby takim wzorem od psychiki, jeśli chodzi o działanie, jeśli chodzi właśnie o... I też uczył chłopaków, jak sobie radzić właśnie z tymi kryzysami, bo on wielokrotnie, jak mówił, że te kryzysy go dopadają. W czerwcu teraz biegnie prawie 3000 km
Santiago de Compostela do grobu świętego Jakuba. To jest, z tego co mówił, 42 dni będzie biegł dziennie po 70, około 70 parę kilometrów. Także myślę, że warto też zwrócić uwagę na takiego sportowca, którego mamy. Oczywiście też występuje w barwach reprezentacji Polski i też trenuje, bo jest trenerem. Trenuje wtedy, co myśmy rozmawiali, to u nas był w środę i później jeszcze wieczorem miał trening chyba trzech drużyn, z trzema drużynami. Także myślę, że warto się uczyć też od niego i też jakby bardzo mu dziękuję za to, że napisał takie słowo wstępne do książki. I myślę, że tym bardziej jest warta jakby zajrzenia, przeczytania ta książka. Cóż jeszcze powiedzieć? Na pewno podziękowania chciałem złożyć, tak jak na samym początku napisałem, moim rodzicom właśnie za miłość i spokój w domu, dlatego że ta miłość i spokój potrafiła jakby obronić pewne emocje, jeśli chodzi o mnie. Dziękuję też mojej żonie Asi, która właśnie weszła. Przyjechała z, nie mogę powiedzieć, była na konferencji jeszcze w szkole. Za właśnie to napisałem, za bezwarunkową miłość, jaką mnie obdarza. Także Asiu, dziękuję ci, bo na pewno przyczyniłaś się do powstania tej książki. Moim dzieciom i oczywiście dziękuję też Matce Bożej Pompejańskiej, dlatego że uczy wytrwałości przede wszystkim, a między innymi po nowenie pompejańskiej powstała ta książka. Także jestem jakby ucieszony tym jeszcze bardziej. I dzięki temu też wiem, że książka na pewno odniesie sukces. To jakby to już jest gwarantowane. Dla mnie, jeśli niebo przybija pewne rzeczy, to oczywiście to jest moja wiara w to, że tak to będzie. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę o pytania i zachęcam. Książka już jest w księgarniach Mieleckich. Jest dostępna na Facebooku, jest dostępna na... Można kupić przez Allegro też, bo tam jest strona. Nie wyrobiliśmy się jeszcze tam ze stroną internetową, jeśli chodzi o pakiet zwycięzcy.pl, ale to myślę, że świat już jest tak zinformatyzowany, że można tylko wpisać w Google wyznanie w Tatrach i powinno wyskoczyć, czy na Facebooku. Także zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy jakby wpłynęli na tą książkę. Dziękuję, tak jak mówiłem, trenerowi za te też rozmowy, któreśmy toczyli też w trakcie. Oczywiście pierwszemu trenerowi i drugiemu trenerowi, tu siedzi Marek Serafiński, który był chyba praktycznie na każdym też wykładzie, jeśli chodzi o chłopaków, także dziękuję też za opiekę. Widać, że jest współpraca i to też przekłada się na wyniki meczu i w meczach, jeśli chodzi o drużynę. Także zachęcam serdecznie. Ja mam pytanie, Grzesiu, tam odnośnie książki, bo nie powiem, że przeczytałem, bo nie było czasu, ale przekartowałem. No i bym powiedział, że tak, pokazujesz tam cele typu wiara, pokazujesz jakaś motywacja, no bo ten chłopak chce być, pokazujesz jakąś mądrość, myślę tutaj o tym nawet sylwetce tego górala, który tam udziela jakichś porad. Tak. I to rozumiem. Czy następne części będą?
tej samej, powiedzmy, tonacji trzymane, czy chcesz to jakoś tam bardziej w stronę specjalistyczną poprowadzić, czy będą jakieś, no bo mówisz o kilku częściach, tak? Tak, tak. No, z tego, co mogę tam zdradzić, to tak, druga część jest napisana i ja sobie otworzycie na stronie, Państwo na tej stronie. Także jest okładka przygotowana do drugiej części. Jest już po korekcie też, także praktycznie już niedługo się ukaże, już wkrótce. W drugiej części jest główną takim motywem jest ból i determinacja. Także będę jakby pokazywał i też jest taki pomysł, żeby pójść w tą taką specjalistyczną, tak jak Pan mówi, nie? Taką specjalistyczną pracę z zespołem. Elementy na pewno będę się też doradzał, jeśli chodzi o takie wstawki, bo to muszą być krótkie wstawki, jeśli już będą, to będą krótkie wstawki, na przykład nawet i techniczne pod względem właśnie pracy nawet trenerskiej, bo to jakby się też musi łączyć, bo trenerzy jakby do tej pory i nadal też oczywiście są, bo to nie ulega wątpliwości, ale trenerzy są poniekąd też psychologami, takimi motywatorami, tak? Różni w różnym jakimś tam aspekcie, nie? Jedni mniej, drudzy więcej, tak? Ale na pewno też są, więc jak najbardziej ta wiedza po prostu będzie się przelewała też przez te części. No i co? Mogę też jeszcze zdradzić, że trzecia część praktycznie też jest skończona, czyli można powiedzieć, że ten chłopak będzie na bazie tych właśnie wskazówek, które uważam, że są na poziomie międzynarodowym, jeśli chodzi o te wskazówki zwycięzców, międzynarodowym, światowym, będą pomagały temu chłopcu w takiej walce, w zwyciężaniu i też myślę, że przeniesie się to na grunt sportowy jak najbardziej. Dlatego, że przeanalizowałem też trochę rynek, jeśli chodzi o sport, o motywację piłkarski i powiem szczerze, jest tu ogromna nisza. Także myślę, że tym bardziej ta książka przyczyni się do tego, że będzie więcej sukcesów tutaj w okręgowej, w podkarpackiej piłce, ale też myślę, że w naszej polskiej, jeśli chodzi o naszą polską reprezentację. Są pewne trendy też takie właśnie już światowe, co pokazuje Robert Lewandowski, że on cały czas jest praktycznie na podium. Cały czas. Zresztą rozmawialiśmy też trener takie ciekawe właśnie uwagi w tym kierunku wysuwał, że on cały czas praktycznie jest na podium. No i teraz pytanie dlaczego? Ja odsuwam tą stronę techniczną, bo nie mnie to oceniać, a jeśli chodzi o psychologię, przeanalizowałem też i będę też analizował Roberta Lewandowskiego pod kątem właśnie zwycięstw psychologicznych. Nie? Dlatego, że są pewne elementy u niego i już jakby dostrzegam to, zresztą na ostatnich chyba zajęciach z pierwszą drużyną jakby wyszczególniłem chłopakom właśnie te elementy. No i teraz tylko kwestia przeanalizowania tego dogłębnego, ale oczywiście każdy indywidualnie jakoś do siebie bierze pewne rzeczy i przepracowuje je. Jeden to przepracuje na przykład w pół roku, inny to przepracuje w półtora, w
2 lata, w 3 lata. Także to zależy od indywidualnych, cech danego zawodnika. Z tego, co ja jakby obserwuję, to można powiedzieć, że chłopacy też dostali taką świeżą i nową formę wskazówek i formę działania. Tym bardziej, że większość praktycznie z nich nie uczestniczyła w takich zajęciach, jeśli chodzi o motywację. Też jakby patrzyłem w innych rocznikach, w niższych, to też praktycznie na 30 chłopaków tylko 4 na przykład spotkało się w ogóle z formą motywacji i uczestniczyło na zajęciach, może w ten sposób, czyli może uczestniczyło na zajęciach, bo o to się pytałem. Także jak najbardziej będziemy szli w taką specjalistyczną właśnie wiedzę i będziemy wyciągać i myślę, że postaram się i dołożę wszelkich starań do tego, żeby książki niosły taki też właśnie specjalistyczną wiedzę odnośnie jak robić, co robić, nie tylko żeby, bo w sumie klucz jest w tym, że nie tylko przeczytać książkę, ale od razu ją jakby tą wiedzę starać się oczywiście, bo nie da się od razu tego wrzucić, ale starać się w życie wcielić. Ja mam pytanie, czy czy chłopaki muszą napisać tą książkę, czy już tą wiedzę z tej książki, którą już tutaj zabrał, już mają przekazaną? Czy to będzie lektura obowiązkowa? Znaczy, myślę, że tak, dobrze by było, jak oczywiście by wyrazili chęć nabycia, jak najbardziej. Ale dużo z tych naszych spotkań, oczywiście nie jestem w stanie tego wszystkiego tutaj po prostu zamieścić, bo nie jest taki cel też. Ale dużo właśnie takich rzeczy, z którymi pracujemy na zajęciach, po prostu jest w tej książce. Jeszcze mam tylko jedną właśnie uwagę, że to czy człowiek weźmie tą wiedzę, bo to też jest właśnie u chłopaków, obserwuję, że to co już wcześniej też mówiłem, że kto weźmie tą wiedzę i ją wprowadzi, to ma sukces praktycznie, można powiedzieć, gwarantowany, bo sam jestem świadkiem i sam też doświadczyłem na własnej skórze, że jeśli bierze się tą pozytywną energię i ją wykorzystuje od razu, to praktycznie ona jest zużytkowana w dobrym celu. Nie? A jeśli chodzi o przepracowanie, to z mojego punktu widzenia i z mojego jakiegoś doświadczenia widzę, że wiedza, która jest nabyta, właśnie ta motywacyjna, w mniejszym lub większym stopniu wypływa dopiero po jakimś czasie. Czyli ktoś musi tym nasiąknąć, ktoś musi jakby dobrać sobie te wszystkie wskazówki i poukładać je w sobie i gdy tak się wystartuje jeśli chodzi o laika, czyli nigdy się nie spotkał z motywacją, to myślę, że w ciągu 1,5 do 2 lat jest w stanie przebudować się diametralnie taki człowiek. Czyli jeśli ktoś się zetknął z tą wiedzą, to sam sposób myślenia potrafi i też jakiegoś działania potrafi przebudować około 2 lata. Jeśli chodzi o chłopaków tutaj, oni już mają dużo z nich, mają te cechy zwycięzców, ale znaczy nie ale i szybciej u nich widać rezultaty, może w ten sposób. Także przekłada się to jakby wprost proporcjonalnie i to dosyć szybko. Ta wiedza, bo oni już są poukładani, oni już pewne schematy, jakby takie nawyki i regularność mają już wdrążone nieraz 7, 10, może nie, 10, 12 gdzieś lat. Czyli oni już cały czas są, bo z nimi pracuję, niektórzy mają
mają 18, drudzy mają tam 20, chyba 20 parę lat, nie? Więc już te 10 lat robi różnicę i tylko pewna wiedza, która jest dostarczona, myślę, że taka motywacyjna, jakby wpłynie w bardzo szybkim czasie na wyniki. To zresztą oczywiście nie mnie w sumie aż tak oceniać, bo w 100%, ale myślę, że się przekłada. Przekłada się. Myślę, że już tu w Mielcu widzimy pewne zachowania. No. Ja muszę powiedzieć, że to wiesz, że się uchwalam tutaj, mam najwięcej czasu na czytania niż przeczytałem to właśnie. Ty dostałeś wczoraj, ale dostał dzisiaj, wiesz. To nie dlatego, że ja dobrze czytam. Nie, nie. Jeszcze trener, pomimo tego, że trenował, zawsze już ma zadanie trenować, no, udzielał się jeszcze w tym kierunku, że jakieś bramki rozkładał, tak? Gdzie można powiedzieć, że nie powinien tego robić, nie? A ktoś inny powinien to robić, nie? Także, a w tym czasie mógłby właśnie zamiast bramki rozstawiać, to mógłby na przykład przeczytać książkę. Czyli tutaj Grzesio walczy o podwyżkę dla trenera. Ale wracając do kwestii książki, ja jestem po lekturze i tak pozwolę sobie nie się wychodzić tutaj autora tej książki. I tutaj dzisiejszego jego zadania i zadania tego. Aczkolwiek powiem szczerze, że w życiu trochę tych książek też motywacyjnych przeczytałem, prawda? I ludzie szukają teraz motywacji, te wzorce coraz częściej są zamazywane i sądzę, że jak ktoś przeczyta tę książkę, ja ją przeczytałem i jestem przekonany, że ta książka jest takim kompendium, czy takim zbiorem tych najważniejszych przesłań, tych rozbudowanych księg, typu, nie wiem, Antoniego Robinsona, Obudź sobie olbrzyma. Jest to książka, którą można zabić, bo jest tak potężnym, takim dużym tomem. Ma zbiór takich różnego rodzaju historyjek. Antoni Robinsie. A ta książka zawiera to klucz, prawda? Ja miałem taką śmieszną sytuację, bo czytałem książkę naprawdę i analogiczne sytuacje w moim życiu akurat w tym momencie trwały. I tutaj od razu taka recepta. Nie? Zastosując tą metodę dzisiaj na swojej żonie, przyznam się. Udało się, dzisiaj. Udało się osiągnąć sukces. Ktoś może powiedzieć, że to jest mały sukces, aczkolwiek poukładanie tych rzeczy, a dzięki tej książce da się poukładać te rzeczy tutaj w domowe. Przyznam szczerze, że można sobie te rzeczy wyprostować, a inspiracja i ta motywacja też wypływa z domu, prawda? I jak się w domu ma te rzeczy poukładane, to się lepiej po prostu człowiekowi pracuje, nie? I jak najbardziej chciałbym polecić, tym bardziej cena przystępna ze względu na to, że wydajemy pieniądze na różnego rodzaju repetycje, cały abonament za internet, który zapłacimy miesięcznie 70 zł, jak ktoś wyciągnie tyle z internetu w miesiąc, to z tej książki, czytanie tej książki, to gratuluję. Ja sobie to sobie skróciłem, tą drogę i chciałem też pogratulować autorowi za tę książkę i podziękować. I za dedykację też dziękuję. Dlatego ja mówię z przyczyną, spytałem o ciąg dalszy, bo format mi się podoba. Znam podejście dzisiejszej młodzieży do czytania. I to, co Kuba powiedział tutaj, jeśli to będzie duże, no to będzie duże, no i będzie za duże. Natomiast format jest dobry. Natomiast no też trochę zajęć razem spędziliśmy. I mówię, no ta kwestia motywacji, jest to coś nowego. Powiedziałeś, że powiedzmy nie jest za dobrze. Nie może być za dobrze, bo nigdy czegoś takiego nie było. Trenerzy robią to po swojemu, na zasadzie uda się, nie uda, trafię, nie trafię. Natomiast myślę, że to powinien być, te dalsze części, to powinien być zbiór takich rzeczy, które ja bym też poszedł, oczywiście nie mogę ci doradzać, ale ja bym poszedł w stronę trenerów, bo nie wierzę, że poza wyjątkami zawodnicy się odną do tego jak do lektury. Natomiast jeśli to weźmie trener, to nawet w kościele musi być głowa, tak? No. Jeśli ta głowa przekona się do tego, no to myślę, że pociągnie za sobą resztę i rzeczywiście będzie dobry skutek.
mamy braki, widzimy te braki, chcielibyśmy te braki usuwać. Myślę też, że dobry sposób, dobra metoda, może na początku jest zawsze ciężko i trudno przekonać ludzi. Są obawy, są jakieś... Dokładnie. Panie Radzie, jeszcze pojedę słowo, że to warto przeczytać tą książkę i dojść do ostatniej strony, bo na ostatniej stronie jest proroctwo, jeśli chodzi o przyszły sezon. I jeżeli ktoś dojdzie do ostatniej strony, to będzie wiedział, jak się to wszystko skończy. Prawda? Nie zapraszam. Grzesiu, ja tu mam takie... Góral się poznaje z Grzesiem. Jest taki fragment. Mam na imię Grześ, a koledzy mówią mi gigant. Grześ, tak? Gigant powiadasz. I moje pytanie brzmi, skąd tak sypka gigant? I czy myślicie o tym samym gigancie? Skąd sypka gigant? Myślę, że... oczywiście... Może powiem tak, pewne, choć bohater jest wymyślony, tak, fikcyjny, to wiadomo, że każdy autor się z pewnymi rzeczami utożsamia. I będąc właśnie na szkoleniach motywacyjnych, mogę nawet pokazać, bo ostatnio żeśmy coś takiego robili, to jak się mówi, to postawię. To jest też element jeden pracy właśnie z drużyną. Trzeba było napisać swoje imię i bo to już było chyba, nie wiem, 7 lat temu albo 8, już pamiętam, nie? A to nawet jeszcze wcześniej. I trzeba było napisać swoje imię i trzeba było takie pozytywne określenie dać, tak? Na swoją literę, na literę swojego imienia, tak? No i ja siebie, bo to faktycznie jest tak, że po prostu określiłem Grześ Gigant, tak? I dlatego tam się po prostu to przejawia, no bo poniekąd autor przerzuca też swoje doświadczenie, pewnie wszystkie, bo to nie byłoby sensu, ale tak, no stąd to się wzięło, nie? Także... Tak to wygląda. Maciek myślał, że będzie Maciek też. Nie. Maciek ostatnio sobie... Jak coś tam... Nie wiem, pamiętam. Dobra, to nie zdradzajmy, nie? Dla pewnych rzeczy. Spraw zawodowych nie przechodzimy. Tak. Trener odniósł się tu do... Bo jest z nami ksiądz, kapelan tutaj, jeśli chodzi o opiekun sportu mieleckiego. Tak. Jest fragment, który mówi też, odnosi się do Jana Pawła II. Bodajże na stronie, że mi pomożecie, 54, dokładnie. To po prostu spotkanie z tym bardziej cenne, że jak na niewielu ludzie zdążyli przeczytać i przejrzeć książkę. Tak, i na przykład Góral opisuje tutaj i mówi, że na przykład przeczytam kawałek, bo Grześ się go pyta. I ty się, wujku, spotkałeś z Janem Pawłem II osobiście? Pytał z jeszcze większą ciekawością chłopiec. Tak, osobiście. Tego człowieka zna cały świat. Ja jestem z niego dumny i jestem wdzięczny Bogu, że go spotkałem i wiem też, że miał silny uścisk ręki. Pamiętam ten dzień, dokładnie było wtedy słonecznie, 23 czerwca 1983 roku. Papież uścisnął mi dłoń, pogłaskał po głowie, nie tylko mnie, bo było nas tu więcej chłopców. Byliśmy w podobnym wieku do ciebie, Grześku. Powiedział do nas to zdanie, którego nie zapomnę do końca życia. Także, a to zdanie brzmi, oczywiście wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I też jakby, też oczywiście z tych spotkań motywacyjnych, bo człowiek, kiedy wzrasta, to uczy się od innych ludzi, praktycznie przejmuje ich nawyki, ich myślenie. Oczywiście od nas zależy,
których ludzi wybierzemy, tak? I od kogo się będziemy uczyć. Nie? Ewidentnie, jeśli mówię o zwycięstwie, jeśli mówię o liderstwie, jeśli mówię o ludziach sukcesu, to choć nie powinno tak w sumie się rozpatrywać, jeśli chodzi o Jana Pawła II, ale ewidentnie nie był. Był rozpoznawalny, był przywódcą, można powiedzieć, zastępcą Chrystusa tutaj na ziemi, jako papież Jan Paweł II, to Polak jeszcze. Oczywiście też analizowałem jego życiorys pod kątem właśnie zwycięstwa, pod kątem jego, jak podejmował nawet decyzje, od kogo się uczył, a często też przebywał w Tatrach, jeśli chodzi o Jana Pawła II, i też przebywał na Polanie Kokołowskiej, bo fakt tutaj, że 23 czerwca 1983 roku był Jan Paweł II w Dolinie Kokołowskiej, no to jest fakt historyczny. Dlatego też pewne rzeczy historycznie też tu się przewijają. Oczywiście jakby dodane moimi jakimiś tam wyobrażeniami i myślą, czy ubogacone. No i Jan Paweł II jakby... Mówisz o tych krokusach, tak? O krokusach? Nie, no krokusy tu też są. Ale że to jest coś. Tak, dlatego że jesteśmy w okresie w sumie teraz, no praktycznie już krokusy przekwitają na Polanie Kokołowskiej. Ale ksiądz... I też powiem szczerze, ubolewam, bo w krokusy... Znaczy miałem się wyrobić z tą książką na krokusy właśnie, spóźniłem się 2 tygodnie, nie? Ale to były tam takie techniczne rzeczy, o których... Powiem szczerze, książka też powstała 2 lutego, więc też, znaczy dla mnie jako katolika 2 luty to jest ofiarowanie Państwie Matki Boskiej Gromnicznej. Powiem może jeszcze jak to było, byłem na mszy oczywiście rano i przyszedłem do biura, coś tam zacząłem patrzeć w internecie i nagle no, takie jakby olśnienie i siadłem i w jeden dzień napisałem tą książkę. Także to jeszcze takie tak ode mnie. Nie? W jeden dzień została napisana ta pierwsza część. Nie? Właśnie 2 lutego, stąd też krótki czas odnośnie... No, praktycznie mamy 2 miesiące na to, że książka się ukazała w druku. Także, także myślę, że Jan Paweł II jest liderem i myślę, że mamy się od kogo uczyć. A takich liderów różnych, z różnych, czy z kościoła, czy z ludzi świeckich jest masa i oni zostawiają wskazówki. I tu te wskazówki są zawarte. Tylko po nich iść i człowiek dochodzi do rozwiązań, do celów, stawia sobie wyzwania, stawia sobie cele i myślę, że taki, bo tak sobie jeszcze myślę o tym, co myśmy tu zrobili w Mielcu, jeśli chodzi o Stal Mielec. Myślę, że ten projekt, który żeśmy wprowadzili tutaj z trenerem Januszem Białkiem, to jest moje przekonanie, że projekt jest praktycznie na skalę Polski. To, co myśmy tu zrobili, bo regularnie, co tydzień mamy spotkania motywacyjne z pierwszą drużyną. Nie? Także myślę, że może nie wiem, czy o to pytać, ale też bym chciałbym się dowiedzieć, nie? Jak jakby z trenera strony to wygląda też ta po prostu współpraca. Czy pan zaobserwował jakieś takie dobre... może dobre punkciki, takie, które dołożyły te spotkania motywacyjne, nie? Do chłopaków. Na pewno to działa, na pewno to wpływa, na pewno to nie jest tak, że to z tygodnia na tydzień postępują zmiany i to widać, ale no, moja jakaś taka filozofia, jeśli chodzi zawodowa, z tym się zgadza, no bo ten cel musi być postawiony. Później jest kwestia realizacji tego
celu. Nie da się lecieć tylko z górki, czasami musi być pot. Myślę w sensie sportowym, porażki i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzają i są czymś normalnym, natomiast człowiek przygotowany potrafi sobie z takimi rzeczami poradzić i o to chodzi w tym wszystkim. Porażki muszą motywować i umiejętność powiedzmy wyjścia z tego dołka jest bardzo ważna. Ja zawsze mam takie swoje określenie, że człowiek jest taką gąbką. Na sucho nie pozmywa. Jak jest, bo raczej szoruje. Jak jest za mało wilgotny, też nie spełni. Jak jest znowu w pełni nasączony, chlapie i robi więcej bałaganu. I to jest ta umiejętność, gdzie przypuścić, gdzie przycisnąć, żeby właśnie ona była odpowiednia do zmywania, do sprzątania i robienia porządków. I to są takie rzeczy najtrudniejsze u ciebie, u mnie, bo jest takie stwierdzenie przemotywować zawodnika. To też jest niebezpieczeństwo, które są chłopcy bardzo ambitni, którzy by chcieli wszystko od razu i później taka kwestia przemotywowania tego chłopaka no, w zasadzie może stanąć na drodze. Powiedzmy jego kariery sportowej, nie wchodzę w inne dziedziny życia. I tu jest nasza odpowiedzialność, umiejętność, żeby tym umieć powiedzmy elastycznie pracować, postępować i trzymać tą rękę na pulsie, żeby właśnie pomagać, a nie, broń Boże, zaszkodzić. A zostając jeszcze w tych pojęciach sprzątania, to ja mam nadzieję, że... Ja mówię o tym, teraz w domu. No, ja wiem. Ja mam nadzieję, że teraz już posprzątacie już do końca, już nie widzę razem tutaj i posprzątacie, no w drugiej to już jest posprzątanie, tak mi się to już jest praktycznie błysk, także ten pobytek dalej. Gdzie można kupić? Widać to na okładce, mocno identyfikujesz się z jednym klubem, tak? To są jakieś osobiste imię, relacje, nie tylko zawodowe. Nie, Krzysiu ma dla tego, że tego klubu z innym znacznie. Tak, dlatego, że wyszedłem praktycznie ze środowiska mieleckiego, że ta Stal, choć za moich czasów aż takich spektakularnych sukcesów nie osiągała. Ale sercem gdzieś jakby i też tu było najbliżej, jeśli chodzi o Stal Mielec, ale też z pewnych względów, których może nie będę ujawniał, to są względy osobiste i to głęboko osobiste, które gdzieś tam przeżywam. Mogę tylko powiedzieć może w takim kontekście, że Stal Mielec i w ogóle Mielec i tu okolice będą jakby mają bardzo duże zadanie do wykonania. Może w ten sposób powiem. Być może kiedyś to się odkryje, ale na dzień dzisiejszy na pewno jeszcze jako też do sportowców, jako sportowcy, jeśli wybierają kluby, to myślę, że niech wybierają Stal Mielec, bo będzie się działo, może w ten sposób, nie? Powiem, a od młodych lat jestem w Mielcu, chodziłem też tu do szkół, do Mielca, także dużo rowerem przyjeżdżałem do Mielca, nawet czy do szkoły, czy nawet do kolegów, czy po jakieś tam drobne nieraz zakupy. Mieszkam w Tuszynie, 12 km stąd. Też na przykład w pewnym momencie też taka determinacja się odzywa, bo lubię nie odpuszczać, bo może w ten sposób. I jakby te cechy zwycięskie bardzo jakby mnie inspirują i tak jak sobie sięgnę pamięcią od małego, gdzieś
To były może nawet drobne rzeczy, ale stawiałem sobie wyzwania i je realizowałem. W tych oczywiście, w tych pasjach, w tych aspektach, które mi były bliskie w ten sposób. Można powiedzieć, że symbolem tego, o czym piszesz, może być Starmielec. Tak, i wierzę bardzo mocno, że tak będzie. Że Starmielec po raz trzeci pokaże charakter. Mówię o tym w kontekście mistrza Polski. Tak? Bo to też się gra, bo to też działa, żeby po prostu się piąć do góry, a nie po to, żeby tylko na jakimś tam pewnym poziomie się zatrzymać. Nie? Także bardzo, bardzo jakby jestem wdzięczny i jestem też sercem z chłopakami, żeby i z tymi, którzy będą i przyjdą, i z tymi, którzy byli, tak? Jestem sercem i jak najbardziej im życzę sukcesów i życzę, żeby też się uczyli o zwycięstwie, żeby się uczyli o tych cechach zwycięzcy, żeby się uczyli o tym, żeby wzmacniać ducha, żeby tą psychikę wzmacniali. A jeśli chodzi o ciało, to ono wytrzyma. To ono naprawdę wytrzyma tylko małymi kroczkami, żeby do tego dochodzić. W ten sposób. I to jakby przekazuję im na tych zajęciach, które po prostu prowadzę. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeszcze na koniec opowiedz o swoim zamiłowaniu do gór i do góralskiej muzyki. Widzę, że pan mocno słucha tego, co tu właśnie robimy. Tak, lubię góralską muzykę, a jeśli chodzi właśnie o góry, no można powiedzieć, że kocham góry. I oczywiście na Giewoncie, który tu jest na pierwszym planie, też stanąłem niejednokrotnie. Jeśli chodzi o te wędrówki górskie, tylko ja bardziej preferuję jakby siedzenie na szczytach. Na przykład przejść od Murowańca do Kasprowego, wyjść sobie o 5 rano na przykład z plecakiem, bo często też chodziłem od schroniska do schroniska tak zwanego, czyli plecak pełny ekwipunek, jedzenie, ubrania na zmianę, bo wiadomo, że deszcz może zaskoczyć góra i też na koronach górskich, żeby sobie iść. Jest bardzo piękny szlak właśnie od Murowańca, bo na Kasprowy, później się idzie przez Czerwone Wierchy, można sobie zejść, właśnie można przez Ciemniak na Giewont, przez tą Przełęcz Kontracką przejść na Giewont, później zejść sobie do Doliny Kościeliskiej albo do Ornaku drugim szlakiem. Ostatnio na przykład z żoną szliśmy właśnie też tak od schroniska do schroniska poszliśmy i zeszliśmy właśnie bodajże chyba tam jest żółta późna szlak, nie pamiętam, do Ornaku i pierwszy raz szedłem tam tą przykład trasą parę lat temu, ale przepiękna trasa, także te góry, nasze góry też są ładne i piękne i można z nimi. Dlatego też chcę promować w ten sposób. I środowisko góralskie, tatrzańskie jest bardzo przyjazne, bardzo otwarte. Często jesteśmy w Zakopanem i w okolicach, w górach, także trzeba tam się udać i myślę, że też książka będzie dostępna właśnie na Krupówkach, bo taki jest plan i w okolicach Dolin Tatrzańskich. Czy na Polanie Chochołowskiej będzie dostępna, może w schronisku, bo akcja też dzieje się pod kaplicą świętego Jana Chrzciciela, gdzie, a może już nie będę zdradzał więcej, także
zapraszam do czytania i zapraszam do motywowania się, bo to jakby w Polsce na dzień dzisiejszy jest zbiór. Znaczy uważam, że jest to bardzo, bardzo mocny priorytet, tak? I warto sięgnąć po książki motywacyjne. Warto naprawdę. Jestem jakby też tego przykładem. Myślę, że drużyna też to potwierdza. Także dziękuję bardzo za jakieś będą książki do podpisu. Jeśli będzie ktoś chciał, proszę bardzo. Można sobie wziąć, podaj, jeśli na chętnie podpiszę. Grzegorz ma pytanie, to transmitujemy to na żywo. Jeden z widzów zadał pytanie przez czat, jak zacząłeś swoją przygodę z tym, co teraz robisz, czyli z treningiem motywacji? Z treningiem motywacji spotkałem się pierwszy raz w firmie, którą tutaj w Mielcu zakładali z kolegą. I tam jeździliśmy na szkolenia motywacyjne i w tym czasie mieliśmy motywatorów chyba z najwyższej półki z Polski, psychologów, motywatorów i od nich się uczyłem. Tak to wyglądało, czyli ten pierwszy aspekt był właśnie i oczywiście też nie trzymam tego właśnie dla siebie, tylko chcę pokazywać to dalej. Warto iść tą drogą i tym kierunkiem. Dziękuję. Dziękuję pięknie.